Drętwienie ręki ma trzy główne przyczyny. Pierwszą z nich jest rwa barkowa, czyli przepuklina kręgosłupa szyjnego, uciskająca korzenie nerwowe. Ból może promieniować od szyi do łopatki przez całą kończynę górną. Ból nasila się przy odchylaniu głowy do tyłu i jej skrętach. Jeżeli drętwieją trzy pierwsze palce i połowa czwartego, a ból nasila się przede wszystkim w nocy. Wybudzając i zmuszając do wstrząsania ręki. Często przyczyną takiej dolegliwości jest ucisk nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka. Jeżeli drętwieje mały palec i połowa serdecznego, najczęściej powodem jest uszkodzenie nerwu łokciowego. Najczęściej dochodzi do niego w przyśrodkowej części łokcia. Zdarza się to u ludzi, którzy nawykowo opierają się o wewnętrzną stronę łokcia.